Koniec roku to czas podsumowań, więc postanowiliśmy podsumować sportowy rok Gryfa Słupsk, dokładnie rundę jesienną. Ze mną prezes klubu Paweł Kryszałowicz. No Pawła chyba przedstawiać nie trzeba, 33-krotny reprezentant Polski, autor 10 bramek w reprezentacji, wciąż aktualny rekordzista, jeśli chodzi o najszybszego hat-tricka. Ja zaraz zapytam o to, czy Paweł się obawia na przykład Lewandowskiego, ale zanim porozmawiamy o takich rzeczach związanych z Polską i z Twoją karierą, to chciałbym się Ciebie zapytać, jak byś chciał podsumować jesienną rundę, jeśli chodzi o Gryfa? Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Jak byśmy chcieli podsumować? Wydaje mi się, że wynik mamy ponad stan naszego funkcjonowania i egzystencji w lidze, ponieważ mamy trzecie miejsce. Jesteśmy za dwoma zdecydowanie silniejszymi zespołami pod względem i finansowym, i pod względem sportowym od nas, więc myślę, że tu wynik jest bardzo dobry. Na pewno tu dużą zasługę miał powrót trenera Grzegorza Bednarczyka do klubu. Myślę, że ten rok przerwy, który gdzieś tam od siebie odpoczęliśmy, dał i klubowi, i przede wszystkim Grzegorzowi inne spojrzenie na to wszystko. No i oczywiście złapaliśmy jakiś tam dołek w środku rundy, ale to jest normalne, że nie ma zespołów, które wszystko non stop wygrywają. No ale końcówkę już mieliśmy dobrą, wygraliśmy dwa ważne mecze z Gdanią u siebie i z Gryfem Wejherowie, więc myślę, że runda była udana. Oczywiście ja, tak jak i mój zarząd i myślę, że piłkarze i trenerzy, wszyscy chcielibyśmy grać zdecydowanie wyżej, ale ku temu nie ma podstaw i ja zdaję sobie sprawę, że część kibiców jest rozgoryczona, że gramy ciągle w tej czwartej lidze. No ale prostym przykładem jest taki przykład, że Bytowia mogła grać w trzeciej lidze, a sama zdegradowała się do czwartej, więc tam potrzebne są po prostu finanse. O finansach na pewno dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Ja chciałem wrócić do tej wygranej z Gdanią, która przecież do tej pory jest na pierwszym miejscu z przewagą 10 punktów. Takie zwycięstwo dosyć ciekawe, prawda? No tak, przegraliśmy mecz na wyjeździe w Kolbudach z zespołem. O Jezus, na końcu języka mam teraz nazwę. 2-1, to był zespół zdolnych części tabeli. Później zremisowaliśmy u siebie z 1-1 w doliczonym czasie gry z Aniołami Garczygorze. Wiadomo, że mecze derbowe się swoimi prawami toczą i to był taki mecz, że mieliśmy naprawdę masę sytuacji i nie potrafiliśmy ich wykorzystać. No i nikt się nie spodziewał, ale ograliśmy Gdanię, tamtejszego lidera, jak był. I wszyscy byliśmy zadowoleni z tego meczu. To był jeden naprawdę, szczególnie druga połowa, jeden z najlepszych meczów przez ostatnie lata, jakie tu się rozgrywały na stadionie przy ulicy Zielonej. No i to była dosyć duża niespodzianka, bo Gdania do tej pory nie przegrała meczu. Pierwszy przegrała z nami, więc mamy jeszcze Jaguara w zanadrzu na wiosnę. Tak, właśnie. Jaguar, który wyprzedzał 9 punktów. I chcielibyśmy, nie wiem, czy tam jest, chyba Jaguar jest pierwszy, 10, a Gdania ma teraz 9. I chcielibyśmy też odnieść to zwycięstwo. No, będziemy się mocno przygotowywać. Być może uda się nam wzmocnić trochę zespół. Więc zobaczymy. No, trzymamy kciuki. Ja jeszcze wrócę do nowego, starego trenera. Czy chciałby się powiedzieć wreszcie na miejscu, bo przecież to jest człowiek, który z Gryfem związany jest, zresztą podobnie jak ty, od bardzo, bardzo dawna. No tak, oczywiście. Grzesia miejsce jest w klubie tutaj i to zawsze było jego miejsce, no ale po 7 latach pracy gdzieś musiała nastąpić ta przerwa. Troszkę był inny plan, fakty wychodzą, że to był plan zły, mój oczywiście. Każdy gdzieś potrafi się pomylić i po prostu nie postawiłem na tego konia, co było trzeba. Niby warsztat trener Gawka miał bardzo dobry, no ale no jednak kontakt między zawodnikiem a trenerem w tych niższych ligach jest bardzo ważną rzeczą i to pokazuje, jak trener Grzegorz wrócił. Też ma inne spojrzenie na to zdecydowanie, już wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. No i wyniki są niezłe. No oczywiście brakuje nam troszkę, żebyśmy walczyli, włączyli się do rywalizacji o awans, bo chcielibyśmy awansować, no tylko muszą za tym iść, mówię, ta druga strona finansowa. No to płynnie przechodzimy w takim razie do tej sprawy finansowej. W tej chwili czwarta liga przez wielu kibiców trochę nielubiana, bo aspiracje wielkie, zwłaszcza po dobrej jesiennej rundzie. Chcielibyśmy wszyscy więcej. A co tak naprawdę jest potrzebne, żeby Gryf, oprócz oczywiście dobrych wyników, mógł rywalizować w trzeciej lidze?
Przede wszystkim my jesteśmy w takim miejscu, gdzie bardzo ciężko jest o dobrych zawodników, ponieważ tu nie ma dużego ośrodka piłkarskiego. Najbliższy ośrodek piłkarski to jest w Gdyni, Trójmiasto, Gdynia, Gdańsk. I teraz trzeba sobie zdawać sprawę, że stamtąd zawodnicy bardzo rzadko będą chcieli do nas tu wrócić, przyjechać i grać. Ciężko jest pozyskać klasowego zawodnika, jeżeli by się chciało pozyskać, to trzeba mieć na to finanse. Z tymi finansami, które mamy, gdzieś tam budżet nas się waha między 700 tysięcy, koło 700 tysięcy bardziej, no to nie jesteśmy w stanie awansować do trzeciej ligi, ponieważ no, te finanse nie pozwalają nam na to. Dostajemy z miasta na całość działalności w klubie 230 tysięcy, około 230 tysięcy, z czego 100 tysięcy musimy zapłacić za to, że trenujemy na obiekty, czyli boiska, hale, które wynajmujemy, i te pieniądze wracają do miasta, więc tak dostajemy generalnie 130 tysięcy na cały klub, więc no, ciężko jest o tym myśleć, żeby awansować. Chcielibyśmy bardzo, ja też bym chciał, bo graliśmy już 7 lat przez moją kadencję w trzeciej lidze i wiadomo, że to jest inne trochę granie. Ale to była tak naprawdę druga liga wtedy? Nie, druga liga to była kiedyś jak w 81 roku, a to była trzecia liga. Ale wtedy nie było ekstraklasy. Tak, wtedy nie było ekstraklasy, a teraz to jest trzecia liga, to jest granie już na 4 województwach, to już musi być półzawodowy klub. No w takim klubie to trzeba mieć budżet około 2 milionów, żeby grać w trzeciej lidze. Do 1,5 miliona, od 1,5 do 2 milionów, na całość mówię. Czyli co najmniej dwa razy taki, jak macie w tej no chwili. Tak, no bo to... Bo te pieniądze, które macie w swoim budżecie, to nie są wszystkie, ta całość, to nie są pieniądze przeznaczone tylko i wyłącznie tak, na pierwszy zespół, tak? To jest wszystko na całą akademię, no mamy 5-6 zespołów młodzieżowych, drugi zespół, pierwszy zespół, no bo muszą ci chłopcy, którzy nie są w pierwszym zespole, gdzieś się ogrywać, no bo kadra pierwszego zespołu liczy 23 osoby, może zagrać 16, resztę musi gdzieś grać, po to jest ten drugi zespół, plus zawodnicy, którzy uprawiają sobie sport, piłkę amatorską. Więc to musi być w klubie i myślę, że jesteśmy na niezłym poziomie w tym drugim zespole, bo to łatwo też tym chłopcom z pierwszego zespołu zejść, grają w klasie okręgowej, a nie w A-klasie czy w B-klasie, bo to wiadomo, inny poziom jest. Wspominałeś o tym budowaniu zespołu, że łatwiej jest chociażby w Trójmieście. No, my w Słupsku budujemy ten zespół, tych młodych adeptów sztuki piłkarskiej, a ile czasu zajmuje zbudowanie takich podstaw, żeby ci piłkarze, którzy są waszymi wychowankami, mogli później zmierzyć się jako piłkarze Gryfa? Tu jest wiele czynników, wskazuje na to. Musimy sobie przede wszystkim zdawać z tego sprawę, że o tym decydują rodzice. Nie decyduje ani klub, ani trener, tylko rodzice. I bardzo się często zdarza, że w wieku 15 lat ci chłopcy uciekają do dużych ośrodków. Są zapraszani przez lepsze akademie, przez lepsze kluby i one uciekają. Jedynie zostają tutaj ci zawodnicy, którzy no po prostu nie chcą, wiążą się ze Słupskiem i nie chcą z tą wyjeżdżać. Albo się zakochali na przykład. Albo się zakochali, no wiadomo jeszcze, że w tym wieku między 17 a 19 rokiem życia to jeszcze u tych młodych ludzi, młodych chłopców hormony buzują i bardzo często zdarza się, że oni przestają grać w piłkę, po prostu no przestają. My mamy zbudowaną akademię zdecydowanie na fajnym poziomie, która jest od 3 lat i widać, że naszymi zawodnikami interesują się kluby dużo lepsze, najlepsze akademie, no bo byli już na testach i w Pogoni Szczecin, i w Lechu Poznań. I cały czas mamy gdzieś zapytania, zapraszają ich na różnego rodzaju turnieje, mecze, więc to jest niezły zespół, no ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że jeszcze 5, 6, 7 lat musi minąć, żeby ci młodzi chłopcy gdzieś dostali szansę gry w seniorach. Czyli reasumując, szanse na zbudowanie zespołu na bazie naszych wychowanków, słupskich wychowanków są, jedynym problemem jest budżet. Oczywiście, no wiadomo, że też druga sprawa, nie da się szkolić wszystkich w jednym klubie i te wszystkie kluby musiałyby współpracować ze sobą, a niestety u nas jest tak, zresztą nie tylko u nas, ale w różnych środowiskach, że ten każdy klub pod siebie robi, żeby mieć jak najlepsze wyniki i to jest naturalna rzecz. Nie ma jednej takiej, że jest jeden klub, który jest wiodącym klubem i do tego w wieku 17 czy 18 lat przychodzą chłopcy grać i wzmacniają. My i tak nie narzekamy, bo mamy większość swoich wychowanków. Kilku mamy oczywiście zawodników gdzieś tam z okolic ściągniętych, ale generalnie gramy od wielu, wielu, wielu lat swoimi zawodnikami. Zdajemy sobie sprawę, już kiedyś była prowadzona akcja zaciężna,
I tak się skończyło, to wszyscy wiedzieliśmy, że długo, długo wychodziliśmy z problemów. Dzisiaj są problemy troszkę innego typu, ale to są nieduże problemy, możemy sobie je spokojnie rozwiązać. To jeszcze, żeby miło ten wątek skończyć, to zapytam o stadion, bo przecież za nami duży remont, ale to nie koniec nakładów finansowych, które będą na stadion. Miejmy nadzieję, pojawi się tam światło. Mówię miejmy nadzieję, bo my przecież, jak Państwo doskonale wiecie, bywamy tam, relacjonujemy mecze, więc światło jest dla nas bardzo istotne. Ale są trybuny, są nowe kasy. Jak to wszystko wygląda? No tak, to wiadomo, że stadion jest finansowany z innych źródeł, pieniądze z innego koszyka idą na to. Oczywiście pewnie będzie grało się chłopcom na tym stadionie dużo lepiej. Też zdecydowanie musiałby iść zespół wyżej, żeby tych ludzi zachęcić, bo ja sobie zdaję sprawę, że część kibiców jest frustrowana i są tego duże powody, bo przede wszystkim jest niezadowolenie z prac zarządu, ale tak generalnie się nie zagłębia, dlaczego to tak funkcjonuje i jak to wygląda. No właśnie, muszę tylko przypomnieć, że jak graliśmy w trzeciej lidze, dostawaliśmy z miasta 500 tysięcy kiedyś, dzisiaj dostajemy 230 i to wszystko powinno temat zamknąć. To mówiliśmy o miłych rzeczach, to ja teraz może tak sparafrazuję jednego z bohaterów Hamleta. Czy źle się dzieje w Gryfie Słupskim, czy coś jest nie tak? No bo rzeczywiście część kibiców ostatnimi czasy dosyć głośno manifestowało swoje niezadowolenie. To wszystko skupiło się na tobie, na prezesie. Jak to zwykle na prezesach się skupiają takie rzeczy? Co się dzieje? W czym jest problem? Czego oczekują kibice? Przede wszystkim kibice oczekują zmiany prezesa, bo to jest najważniejszy punkt. I to nie wszyscy kibice, tylko garstka tych kibiców, którzy nigdy w klubie nie pomagali, nigdy się nie udzielali, nigdy nic nie zrobili dla tego klubu. Gdzieś tam jest jakaś grupa ludzi, którzy też byli kiedyś już w klubie, już ich nie ma dawno, bo nic nie zadziałali. Jak były pierwsze problemy, to uciekali. I oni dzisiaj chcą ratować ten klub. Oczywiście, można porozmawiać, wszystko musi być na rozmowie, można wszystko robić razem, a tu wszyscy chcą robić demolkę z klubu, bo mają swój plan, gdzie nigdy nic nie prowadzili, nigdy nic nie robili. Ja przypomnę tylko, że jak były ciężkie czasy w klubie, to nikogo nie było, tylko ja zostałem, żeby ten klub ratować. I to chyba były czasy nie tak bardzo odległe. Nie bardzo odległe. Dzisiaj wypracowaliśmy sobie jakąś markę, mamy kilku sponsorów, ale jeżeli tłum chce głowy, to głowę dostanie. Ja w czerwcu na pewno przestanę być prezesem Gryfa Słupsk. Dlaczego nie w grudniu? Ponieważ wiele umów jest podpisanych ze mną, ci sponsorzy zaufali mi, zawodnicy zaufali nam, zarządowi, rodzice dzieci zaufali nam, więc w czerwcu jest klub, będzie czyściutki i będzie gotowy do oddania. Jak ktoś ma na to plan, to będzie mógł sobie klub przejąć i zarządzać. Wiem, że jest kilku chętnych. No właśnie o te rozmowy chciałem trochę zapytać, bo były rozmowy, prawda, z osobami, które są zainteresowane. No oprócz twojej głowy to również zarządzanie... Nie, przede wszystkim to chodzi o moją głowę w tym wszystkim, bo konkretnego planu nie ma. Wiem, że chcą połączyć dwa kluby, żeby był jeden, bo wiemy, że dzisiaj są dwa kluby, ale nie zdają sobie sprawy, że na to finansów nie będzie, bo jednemu klubowi brakuje i do drugiego pan Jarosław Stępnik, prezes, dopłaca z własnej kieszeni. I jakby to dwa kluby połączyć, to będzie sporo brakowało. Nie wiem, czy ci ludzie sobie zdają sprawę. Druga sprawa to jest odnośnie ludzi, bo tam będzie nagle 30 trenerów zespołów, dzieci, koszty urosną razy dwa. 30 trenerów, bo w tej chwili mniej więcej jest 40 osób? No 40 osób, po 15 jest trenerem. My mamy gdzieś, oni też mają 15 trenerów. No także... To jest fajna idea i oczywiście chcielibyśmy wszyscy, ale to musi być poukładane z głową. To nie można tak zrobić w miesiąc czy dwa, przejąć i połączenie zrobić, bo to jednak jest organizm żywy i on cały czas ewoluuje. Wspominałeś o tym, że decyzja już jest podjęta odnośnie czerwca i to jest decyzja nieodwołalna. Decyzja to jest nieodwołalna, że po 16 latach... Nawet gdyby znalazł się sponsor w kieszeni 10 milionów złotych, jeżeli powiedział... Jeżeli przyjdzie sponsor, to przyjdzie na pewno ze swoim prezesem i to jest normalna rzecz. A dzisiaj chcą mnie zmienić, nie mając sponsora, no to nie mając żadnych finansowania tego, liczą na pieniądzach, które my mamy. Ale te pieniądze są, mówię, niewystarczające na ten poziom, bo budżet nam się nie spiął. Ale to nie jest nowość, co roku nam się nie spina, więc cały czas gdzieś funkcjonujemy. Ja przypominam, że były już kluby takie, które szalały pieniędzmi, już ich dawno na mapie nie ma.
To ja zapytam w takim razie, chciałbym pozytywnie zakończyć tę naszą rozmowę. Zaczynaliśmy od tych twoich osiągnięć, od wciąż aktualnego rekordu. 4 minuty, 3 bramki, cztery tak? 4 minuty, 3 bramki. To jest wciąż niepobity rekord. Lewandowski zbliżył się. Depcze po piętach. 5 minut. Włodzimierz Lubański 6 minut. Ten, kto grał w piłkę, to może sobie zdawać sprawę, że na najniższym poziomie jest ciężko strzelić 3 bramki w 7 minut, 8, 10. A mi się udało w reprezentacji na najwyższym poziomie, jaki jest w 3 minuty. To ja się zapytam, jaki jest przepis w takim razie na to, żeby strzelić 3 bramki w tak krótkim czasie? Bo może trzeba by byłoby to wyłuszczyć, powiedzieć, może ktoś będzie próbował naśladować. Mogę tylko powiedzieć tak, że po meczu trener mnie zjął w przerwie i trener Janacji po meczu mówi, no chciałem trochę odblokować Macieja Żurawskiego, bo nic nie strzelił. Maciej nie strzelił. Mówi, a ty co nie dotknęłeś, gdzie piłka nie spadła, tu tam byłeś. No a my prowadziliśmy ofensywną grę, graliśmy z Wyspami Owczymi. Dzisiaj oczywiście ten futbol się wyrównał, wtedy były trochę dysproporcje, ale myślę, że to nie był zespół na B-klasę, jak się umówmy. I po prostu gdzie nie byłem, to piłka mnie szukała, spadła na głowę, 2 razy strzeliłem z nogi, więc tutaj... Czyli nie tylko umiejętności, ale też szczęście. Ale oczywiście, tak jak w piłce, tak jak myślę, że w życiu, w ogóle w każdej dziedzinie życia, to szczęście jest potrzebne. No więc zapytam w takim razie. Zbliżają się święta, właściwie to mamy je już za sobą, ale święta te noworoczne się zbliżają, więc czego życzyć klubowi, czego życzyć prezesowi, czego życzyć wreszcie Tobie, Pawle, na najbliższy czas? Ja powiem tak, że przede wszystkim ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo udało mi się wygrać z chorobą, bo to jest najważniejsze. Klubowi trzeba życzyć spokoju, żeby ci ludzie wszyscy się opamiętali, bo robią krzywdę temu klubowi, co piszą, wypisują i inne rzeczy. To nie jest tak, że ktoś zrobi krzywdę mi jako prezesowi, tylko robią krzywdę klubowi, bo sponsorzy się zaraz odwrócą i nie będzie tego klubu. I tym wszystkim kibicom chciałbym życzyć, żeby po prostu... poszli po rozum do głowy i zaczęli rozmawiać, bo tylko rozmowa i zgoda buduje. Także ja i myślę, że kibice i myślę, że wszyscy, którzy są wokół piłki, chcieliby mieć jeden dobry, duży klub, ale to trzeba usiąść, porozmawiać, a nie robić takie numery. A przede wszystkim robią to ludzie, którzy nigdy klubowi nic nie pomogli. Nigdy. Ale to jest w naszym towarzystwie, w naszym społeczeństwie, to jest takie, z tego słynie, że najlepiej coś rozwalić, a później zobaczymy, jak to będzie. Czyli żebyśmy zakończyli pozytywnym akcentem. Tobie życzymy zdrowia przede wszystkim, klubowi życzymy spokoju. I zawodnikom wytrwałości i jak najlepszych wyników. Proszę Państwa, tego życzymy naszym słupskim piłkarzom. No i co? Do zobaczenia. Przypuszczam, że jeszcze nie raz. Tak jest, na wiosnę. Zapraszam.